Ho, wesołych świąt! Witamy wszystkich z powrotem w Persji. Czy to jest Persja? Nie, to chyba nie jest Persja. Ale jest księciu Persji, dobra. Tam jest robina. Zobaczmy, gdzie idzie. Tutaj. Ta szyska. Prawie tam cię trafiłem. Odrobinę później. Dobra. Idealny moment. Prawie. Minimalnie za wcześnie. Wszystkie? To wszystkie. Dobra. Ura. I don't know. I'm working it out as I go. Cała gra tak działa, Farah. Dziwi mnie, że jeszcze się nie przyzwyczaiłaś. Nie wiemy, co robimy, po prostu idziemy, gdzie się da. Dokładnie. Dobra. Co tutaj możemy zrobić? Książę, tam proszę, dziękuję. Dobra. Myślałem, że zniknąłeś. Ja cię zabiłem. Tak. Teraz tutaj. Gdzie teraz możemy zrobić, się przejść? Tam jest coś. Tam też jest coś. Chyba tamtędy chyba nie chcemy iść, co? Dobra. Dobra. Przełącznik. Tak, widzimy. Musimy my zejść na dół. A dla nas to nie będzie takie proste. Challenge! Dosłownie cytując księcia, to nie są moje słowa. Jaki jest lepszy sposób na stępienie temperamentu kobiety, niż ożenić się z nią? Ja tylko tłumaczę, co powiedział książę. Skarabeusze też szybciej giną przy tym mieczu. Dobra, jego zaleta. Piaski czasu. Zapraszam. Właśnie, książę, chyba jesteś wystarczająco brudny. Czy pokażesz nam animację otrzepywania się? No, proszę. Wiedziałem. To mi się nie przyśniło, on ma tą animację. To rzeczywiście działa, strzepuje kurz. Musi być wystarczająco brudny. No hej. Tak, jestem. Na zdrowie. I jedziemy. No, ile to mogło mi zająć czasu? Dobre pytanie.
Jaki jest problem? Jeżeli timer nie startuje ci się automatycznie przy rozpoczęciu nagrywania. Zagapienie się. Kamera. Kamera. Skąd wy się bierzecie? A tam, gdzie nie patrzy kamera, to chyba po prostu pojawiacie się znikąd. Fara, zdejmij ich. Mam wiarę w twoje zdolności snajperskie. Chyba im dalej znajduje się cel, to chyba więcej czasu zajmuje jej celowanie. Zobaczcie. Fara, postaraj się. Jeżeli jesteś poza zasięgiem, to podejdź. Masz jeszcze dwa strzały. Wezmę w moje męskie ręce. Sprawę. Dobra. Jest jakiś sposób na pozbycie się ich. Dobra, co my tutaj mamy? Look, that's the bridge to the Tower of Dawn. To znaczy, że tam idziemy. Nie, Fara, zostań na swojej snajperskiej pozycji. Ale się miło nim ich sieka tym nowym mieczem. Fara, wydałem rozkaz. Zostań na snajperskiej pozycji. Musimy zaczekać, aż zaatakujesz, albo zdjąć się sztyletem. Chyba tak będzie szybciej. Coś za mną się pojawiło. Mam nadzieję, że nie oficer. Nie chcę się z tobą bawić. O, też nie. Łatwo poszło. Dobra. No to zobaczmy. Miejsce wygląda zupełnie inaczej niż to, w którym się obecnie znajdujemy. Done. I'll start the story from here next time. Dobra. Po kolei. Tutaj mamy duszka do zebrania. Tam widziałem jeszcze jednego. O, tutaj też jest woda, super. A tam też widzę jakieś przejście dalej.
Fara, robota dla ciebie. Najpierw tutaj wejdź. Dobra, tyle jeżeli chodzi o nią. Teraz my. Ten mur nie wygląda zbyt solidnie. Wszystko będzie ok. Chyba dźwięki się trochę pomieszały. Dobra. Upadek księcia Percy. Kiedyś to budowali więzienia. Prison. In my father's palace was a prison much like this. I had never set foot inside. Now here I was, myself a prisoner seeking an escape. No, tak jak mówiłem, książę jest ekshibicjonistą. Oznacza, że weszliśmy w finałową część gry. Dobra. Sorry, myślałem, że źle pobiegniesz. Dobra, co mamy prosty? Mamy bezpiecznie zejść na dół. Oczywiście jest skok. Skok na bombę nie wchodzi z tej wysokości w grę. A potem znajdziemy wyjście z powrotem na górę. Mieliśmy się nie rozdzielać z Farą, ale wyszło jak zwykle. A to na dole czeka na nas gromada wesołych, aczkolwiek niezbyt miłych więźniów. A to problem na przyszłość. Czy to są wejścia do cel? Nie mają one najmniejszego sensu. No cóż, ale chyba moment, w którym narzekanie na sensowność architektury tego pałacu minął dawno, dawno temu. Za wcześnie nacisnę. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie byliście w celi śmierci. Czułbym się bardzo źle, skazując nas na wyrok, którego nie byliście winni. Jesteś odporny na to? Nie jesteś. Protip. Młot niezbyt dobrze nadaje się do blokowania, szczególnie taki wielki. Pomoc. Coś jeszcze? Co to miało być, książę?
Dobra, dużo grobasów się zebrało. Dziękuję za pomoc. Dobra. Dwóch z nich powstanie. Ale to i tak było pomocne. Uu. Dobra. Przerwałaś mnie, ale kolega i tak zginął. By było na tyle. Dobra. Uwielbiam muzykę w tej grze. Dobra. Tutaj mamy przycisk, który musimy tam tą beczkę, czy jak to się nazywa, przenieść. Trochę żyćka, trochę piasków. Czy to są dni, czy to są lata? Gdyby to były dni, to byłby bardzo krótki pobyt. Jeżeli lata albo miesiące, trochę dłuższy. Dobra. Zapiszmy grę. Toperze, skakanie, drążki, skakanie, przyciski, drabina i fara. Done. I'll start the story from here next time. Dobra. All right, I've decided. I will marry her. I'll tell her the first chance I get. Time we put an end to all this fencing about and not saying what one really means. We've made it this far. It's foolish to deny what we both feel. Tak, książę powiedział, że zamierza się oświadczyć parze, że się zdecydował. Co tam więcej mówił? Że głupio jest zaprzeczać, co do siebie nawzajem czują i że zrobi to przy pierwszej okazji. No dobra, zobaczymy, książę, zobaczymy. Najpierw musimy się wydostać z więzienia. Prince of Persia, Prison Break. Dobra, jak to miałem zrobić? Dobra, ale zawsze te miecze zawsze sprawiają mi problem. Więc chyba użyję spowolnienia. Dokładnie o to chodziło. Super. Dobra. Dzień, że nie będziemy się. It was the first time I had seen such devices at close range, close enough to touch. Where were the men whose trade it had been to apply the question, to extract the answer from King Saul? Indeed, there was one. In the end, they had met the same fate as their victims, guards and prisoners made equal by the sands of time. Dobra, książę coś tam mówi, że to sala tortur ostatecznie piaski czasu wyrównały ofiary z ich, jak to się mówi ładnie, oprawcami. O nie. Możecie się odczepić, odnietoperzyć. Dziękuję. Gdzie teraz? Ma do przodu, co?
To widzieliśmy wyraźnie na wizji. Mamy na pewno ograniczony czas. Hop, 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 hop. I na górę. Dobrze. I do przodu. I będzie fajna spinaczka. Troszkę wyżej. No dobra, jesteśmy już blisko wyjścia. Jeszcze tylko parę drabin i wychodzimy stąd. Fara, nadchodzimy. Było czekać w wieży, gdzie byłaś bezpieczna. Nowa muzyka. Najlepsza w grze. Jestem tak zadowolony, że aż dostaniesz sztylet. Proszę się odczepić naszej narzeczonej, czy jeszcze nieformalnej, ale mamy nadzieję. Nie zwraca się na mnie uwagi, tylko tutaj sprzątam. Do góry. Chyba nie lubi, jak się go po przeskoczeniu traktuje sztyletem. Dobra. Może jest bardzo ranny, wtedy inaczej to działa. Dobra. Do góry. Do góry. Szkoda, że nie podciąłeś oficera. Za późno. Chciałem zrobić? Chcę jego wciągnąć. Dziękuję. Sorry, para, nie w ciebie miało to pić. Bo fizyka gry czasami figle robi różne. Proszę się odczepić. Wszystko pod kontrolą. On ten powstał, trudno. Już nie powinno ich dużo zostać. Ej, tutaj! Walcz z kimś w swoim rozmiarze. Chociaż książę też chyba jest mniejszy od ciebie. Sorry, Fara, to nie miało pójść w ciebie. Dobra, za późno. Kiedy tyle ludzi zostanie podciąć, to dziwne rzeczy się dzieje w tej przez takiej walki. Okay.
Tylko pan został. Przegrałem grę w kontrataki, ale cóż. Dobra. Fiu. Gdzie jest woda? Przy okazji drabina. Tam częściej chyba zdematerializowała. Nieważne. Pierw wróćmy jeszcze tutaj. O, mamy wodę. Ekstra. Jest ten sam kawałek muru, z którego spadliśmy. Nazwijmy to tak. Jest duszek. A co my tutaj mamy? Dobra, najpierw zapiszmy. Standardowy poziom z windą. Co ta fara planuje? I'll start the story from here next time. It's all right. It's me. It's me. Look, at last we're here. The Tower of Dawn. Tak. To chyba wpłynęło na księciowe plany oświadczeń. Z pewnością nie zrobił tego tak, jak powiedział. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, dobra. Tam śpieszymy. Co tutaj mamy? Hops, 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 hops. Szybko księcio. Musimy zdążyć zanim to się schowa. I ekstra. Teraz tego chyba możemy użyć, żeby tamten przycisk nacisnąć. Książę, możesz to popchnąć? Proszę. Dziękuję. Fara, pomożesz z tym blokiem? Beczką? Nie, okej. Dobra. Wieża zmierzchu. Nadchodzimy! Ja, sztylet i fara, która nie wiemy, czy jest naszym sojusznikiem, czy nie. Ten most wygląda podejrzanie. Oczywiście. Ała. Dobra. Koniec zabawy. Róbmy to. Efektywnie. Możemy zbliżyć się do fary, w sumie szybciej będzie miała mogła celować. Może pomoże nam. To nie jest przydatne ujęcie. Fragment, o którym zastanawiałem się kiedyś wcześniej.
domyślacie się, co czai się za rogiem. Tak, to jest fragment, o którym raz wcześniej wspomniałem. Come with me, please. No. Jak to nie? Rozkazuję ci. Tam jest dobra woda, spodoba ci się. Idziesz lepsza w walce i... czy coś. No cóż, Farah z jakichś powodów nie chce iść. Ma wyraźnego męskiego polecenia księcia. Ale dobra, zobaczmy jak zareaguje po wypiciu tajemnej wody. Kolejna sugestia na to, że to piaski czasu tak wpływają na księcia, a nie na rzeczywistość. Okej, to jest ta winda, która nam się śniła. Więc wejście na wieżę zmierzchu będzie szybkie. Albo wolne, zależy jak na to patrzeć. Za łatwo. Dokładnie. Właśnie to była pułapka. Jak może być poziom z windą, jeżeli nie jesteśmy atakowani w tej windzie? Jest taki typ gry. Dobra. Na ziemię. Spokojnie, wszystko jest wyliczone. Ten oficer nie jest wyliczony. Proszę, odbij się. Dziękuję. W ciebie skasujemy. Ciebie. Proszę się odsunąć. Dobra. Tak dalej będzie wyglądać. To użyjemy masowego zamrożenia. Oficer zdążył wstać. Dobra. Na pewno pomogło, ale to nie jest cała walka. Największy problem w tej walce jest obecność Fary. No, dokładnie. Skasujmy jego szybko, żeby nie miał okazji wstać. Dobra. Szybko dobić. Oficer chyba powinien mieć trochę czasu. Dobra. Jego ataki bolą. Dobra, no szybko. Szybko poszło. Masowe zamrożenie bardzo przydatne w takich sytuacjach.
Fara, widzisz? Tu jest woda. Jesteś ranna, bierzesz wodę. Gulp, 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 gulp. I wszystkie rany i bóle odchodzą w niepamięć. Zrozumiano? Milczenie oznaczam, uważam za zgodę. Dobrze. Raz czekamy jeszcze chwilkę. Winda musi dojechać na miejsce. Spostrzegawcza jesteś. Czy wiadomo, dlaczego tak książę cię lubi? Proszę poczekać. The hourglass is nearby. I can feel it. Feel it how? I can't explain it. Ooh. Nie tylko klepsydra. Wygląda na cały skarbiec. Nie wiem, czy to praktycznie jest trzymać fundusze całego królestwa na szczycie najwyższej wieży, ale co ja się znam na starożytności. Dobra. To idealny moment na cliffhanger. Za chwilę najważniejsze wydarzenie w grze. A my poczekamy z nim do przyszłego odcinka. Więc dziękuję wszystkim za uwagę i wesołych świąt!